Witam was w 22 odcinku Zagrajmy w GTA 3. Idziemy do misji dla Donalda. Grand Theft Auto. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Się używam stuperu, bo zostały 4 misje i to chyba bliżej jest do mostu i dlatego mówił o moście. Już go widzimy, ten most. O, to jest długa misja, gdzieś tak na 8 minut. Wiem, że kolejne są trudne. Chociaż nie są obowiązkowe, to ja je przejdę. Dobra. Na szczęście jest to, że most się nie zwyżył i nie opuścił. O. Czekajcie. Podnosi się. O, właśnie, widzicie? Podnosi się. Ta misja polega na tym, bo to jest pierwsza część misji. Kiedy nam się podniesie szlaban? Nie. Słaby Sentinel jest. Lepiej mieć snajperkę. Widzicie? I właśnie pewnie tak myślę, że od tego właśnie momentu będzie możliwość zająć ten samolot. Broń sobie weźmy. Też chciałem zrobić coś takiego, że skończymy grę, kiedy będziemy mieli maksymalną ilość. No właśnie, chyba od tego momentu właśnie jest już ten samolot. Tym jedziemy do głównej, nie do głównej, tylko po Infernusa. Sentinel to już jest w opłakanym stanie. Chyba będzie otwarty oczywiście. Tu też jest usta rzadki. Wychamy jedne. Czekamy chwilę. No dobra, jedziemy. Nie chcę, żeby nas policja ścigała. Teraz to jedziemy na plac budowy. O.
Długa misja to jest, więc... Tunelem. Czemu? Bo to ten plac budowy jest niedaleko tunelu. Ale go wyrzuciło. No. Na szczęście to misja nie... Ta misja nie jest na czas i mi się to podoba. Jak wiecie, ja nie lubię misji na czas. No widzicie, gdzie mi się tutaj wepnął. Tej misji to naprawdę najlepiej mieć snajperkę, jeszcze zobaczycie czemu później. Najszybciej właśnie jest tunelem przyjechać do tego placu budowy. Będą. O mordę! O w mordę, ale. Czekajcie, skąd to? O
sorry. You want the chainsaw, gringo? You gonna be sorry. Not what I did, I have a gun. No dobra. To jest misja oczywiście obowiązkowa. Patrzcie. Poznaliście tą osobę. Ktoś... Dobra. No właśnie widzicie, Yakuza, co ja mówię, Asuka odwinia właśnie jego za zabicie jego brata. Przypominam, że jej bratem był ten Kenji. Dobra, idziemy do Donalda. Później... A, już mogłem po serduszko jechać. Byłem blisko jego. To jest to, że jak zapiszemy, to się nie odnawia serce i... To jest chyba największa wada. To była obowiązkowa misja, już widzicie dlaczego. Dobra, trochę dostaliśmy pieniędzy. Oczywiście jeszcze mam, bo są jeszcze trzy dodatkowe, ale najpierw co to ja chcę... uzupełnić życie. Oczywiście widzicie, że już Asuka tutaj gdzieś będzie życie, ja pamiętam. Tylko właśnie nie wiem, czy to tutaj, czy to... Czyli ta najlepszy samochód w GTA. No właśnie, jest. Czy pojedziemy po pancerz? Kupimy sobie pancerz. Nie, zapiszę najpierw. Jak już tu jestem. O, w mordę. Odnowię sobie wódz. No dobra. No nie nagrywałem też GTA, więc... Nie pamiętam. Chociaż... Nie aż tak dawno. Czekajcie.
Jest 9 sierpień, a nagrywałem 24 lipca, no to tak długo to jeszcze nie było. No wejdziemy do Ammunition. No i szczerze, ja bym pewnie tych granatów nie użył, to może bym mi stracił, bo źle rzuciłem kilka razy i... Czekajcie, sprawdźmy ile mamy. To mamy, bazuki mamy, snajperki mamy. To tylko kamizelkę biorę. I granaty. Bo granaty się zawsze sprzedają. No dziwkę mi wystraszył. A wiecie co chciałem zrobić? Powiększyć sobie życie, bo to zawsze jest lepiej. To nigdzie nie widzę. No, widzicie? Nie, to nie! No dobra. Idziemy do misji. Konwojent. Co coś takiego? A rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. To jest też trudna misja, ale mało płatna. No jak ty jeździsz? Jak on tak będzie jeździł?
To tu na dół zjeżdża pewnie. No to już koniec. Jesteśmy chyba już blisko. Paszedł od niego. No to koniec. TN. Byłem blisko. Już nie będzie. O, będzie. Dobra, ja mam pomysł. Wezmę sobie ten... A i przyjechałem Ammunition. Trudno, spróbuję to zdobyć bez kamizelki.
A jaki badziewny ten samochód. Tym byłaby dobra straż pożarna. Tylko nie wiem gdzie jest. Na tej wyspie. Albo drugi konwojowóz. Widzicie co on zrobił. O, w mordę. Oj, to też już będzie koniec. No ty idiotu jeden! O dobrze, dobrze, teraz. Nie, jakoś nie umiem tej misji zrobić. Ja pójdę naprzód i oczyszczę teren.
Pozwólcie. No dobra. Jak nie mogę. Dobra, wracamy. Na następnej misji jest potrzebny już pancerz. Ja się zmęczyłem. Tak, jest już 33 minuty, więc... Ja nie mogę. Czy może być coś gorszego? Odcinkiem już sobie poprawię to wszystko. No wyłącz się. A teraz już naprawdę. Chcę się już z wami pożegnać. Do zobaczenia. Na razie oczywiście na następnym odcinku kontynuujemy misję dla pana Donalda. To co? Do zobaczenia. Na razie.